Bardzo serdecznie dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Goście. Dziś trzy partie koalicyjne, które wschodzą w skład rządu 13 grudnia, składają różne projekty. Projekty ustaw, ale celem takim jedynym spójnym jest rozszerzenie możliwości w świetle prawa aborcji dzieci nienarodzonych. Oczywiście nie stać było tych kilku partii rządzących, które tworzą koalicję, by uspójnić ten jeden projekt. Widać, że sami macie, drodzy Państwo, wiele niesprecyzowanych myśli na ten temat i nie potraficie znaleźć jednego spójnego projektu, który odzwierciedlałby Wasze poglądy. Należy zapytać, dlaczego dopiero dzisiaj, po wyborach, składacie te projekty, czytamy je na Sejmie, a nie przed wyborami. Ale my dobrze wiemy, dlaczego wy tego nie zrobiliście wcześniej. Jak powiedział pan marszałek Bosak, marszałek Hołownia bał się, że posłowie będą się obawiali głosu proboszczów. To przełożenie terminów, w których rozmawiamy o aborcji, to tak naprawdę kolejna drwina z demokracji w wydaniu waszej koalicji. Odłożyliście temat aborcji, aby wyborcy nie wiedzieli tak naprawdę, kto z posłów i z posłanek jest za życiem, a kto jest za aborcją. Dziś jest już po wyborach. To takie trochę były wybory właśnie w ciemno, taka kinder niespodzianka w waszym wydaniu. Ja wykonałam swoje zadanie, przeczytałam wszystkie projekty tych ustaw i jest wiele tutaj nieprawidłowości, a nawet mogłabym powiedzieć bubli prawnych i przede wszystkim etycznych. Dawno takich nie widziałam. Ale jeszcze chciałam wrócić o tym, że dzisiaj znowu wracacie do tematu aborcji. Znowu nie macie nawet spójnego zdania na ten temat, ale tylko po to to robicie, ponieważ nie chcecie rozmawiać o tym, co jest ważne, o tym, że nie spełniliście 100 konkretów, na które Polki i Polacy czekają, a w zasadzie uwierzyli w wasze kłamstwa i myśleli, że wy to zrealizujecie. Dzisiaj okazuje się, że nawet w wielu przypadkach nie podjęliście żadnych działań w tym kierunku. Rolnicy, którzy mają problemy, w ogóle was nie interesują, lepiej porozmawiać o aborcji. To też brak realizacji wielu waszych konkretów związanych z ochroną zdrowia, o których tak dużo mówicie. I uwierzcie mi Państwo, tabletka dzień po, na tym temacie długo nie popłyniecie, tego paliwa na długo nie wystarczy, bo pacjentów jest zdecydowanie więcej i problemów i potrzeb w ochronie zdrowia jest zdecydowanie więcej. Tak więc, jak powiedziałam, przeczytałam projekty i chciałabym po kolei odnieść się do każdego z projektów. Pierwszy, w zasadzie w swojej propozycji, partia pana marszałka Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego zasłania się, może nie w projekcie, ale w debacie publicznej, zasłania się pomysłem referendum. Świetnie. Rozumiem, że kolejne referendum poświęcimy temu, kolejne, następne, jak będziecie proponować, poświęcimy temu, czy leczyć terminalnie chorych, czy może zaprzestać takiego leczenia. Jestem pod wrażeniem właśnie takiej państwa decyzyjności i decyzyjności pana marszałka. Jestem ciekawa, nie ma pana marszałka z nami, ale czy uważa pan, że po to wybrali pana właśnie wyborcy, aby teraz odwlekał pan podejmowanie decyzji i zasłaniał się referendum? Dopiero co zastanawiał się pan, po co organizować referendum w sprawie migracji. Temat wraca jak bumerang. Posłowie, którzy tworzą koalicję lewicy i posłowie właśnie partii Hołowni głosują, właśnie chyba wczoraj to się odbyło, głosują w Parlamencie Europejskim za dalszymi krokami, jeżeli chodzi o migrantów. To właśnie pańskie ugrupowanie trzeciej drogi było przeciwne demokratycznym narzędziom i nie chciało właśnie wtedy referendum. Nagle się państwo obudziliście, że istnieje coś takiego jak demokracja i narzędzia tej demokracji i mówicie, że w tej sprawie koniecznie trzeba przeprowadzić referendum. A może znów będziecie namawiać Polki i Polaków, by jednak nie brali kart do głosowania. Może to kolejny taki ruch. Partia pana marszałka, panie marszałku. Partia pana marszałka złożyła jeszcze ciekawszy projekt. Pełen pomyłek, ale tak naprawdę braku logiki. Przygotowaliście państwo taki bubel prawny, jakiego jeszcze Sejm w zasadzie nie widział. Z jednej strony